Czołem moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnych Daily Newsach, tym razem z 14 stycznia 2019 roku. Zapraszam do oglądania. Dark and Light nie może pochwalić się ogromną popularnością. W tego sieciowego survivala zagrywa się średnio nieco ponad 500 osób na Steamie. Deweloperzy nie chcą przy tym, aby ta wesoła gromadka porozrzucana była po różnych światach, dlatego zmniejszają ilość oficjalnych serwerów. Dokładnie z 344 oficjalnych światów zostanie tylko 100. Spokojnie, twórcy nie zrobią jednak tej redukcji od razu. Pierwsza kasacja zaplanowana jest na końcówkę stycznia, a druga będzie pod koniec lutego. W ten sposób wszyscy gracze będą mogli wyemigrować do światów, które przetrwają. Jeżeli podobał wam się oficjalny serwer i chcielibyście na nim grać, ale przewidziano go do kasacji, to nie ma problemu. Deweloperzy będą trzymali wirtualną kopię takiego świata i udostępnią ją wszystkim zainteresowanym. Dzięki temu gracze będą mogli założyć prywatny serwer oparty o kasowany świat oficjalny. Ekipa Intrepid Studios informuje, że samodzielny Ashes of Creation Apocalypse, czyli tryb Battle Royale, może liczyć na sporą aktualizację, która pojawi się na serwerach już niedługo. Niestety twórcy nie podają konkretnej daty, ale sugerują, że nie będziemy musieli długo czekać. Nawet dostaliśmy zapowiedź wideo na zachętę. Czego możemy spodziewać się po oblężeniach zamków? Trebuszy, katapult, balist, wież oblężniczych, ataków na mury zamku oraz tego typu rzeczy. Zapowiada się co najmniej ciekawie. Do tego deweloperzy dodają, że Ashes of Creation Apocalypse otrzyma 6 nowych klas postaci, które podzielone zostaną na 3 kategorie związane z rolą na polu bitwy. Warto zaznaczyć, że nowe klasy otrzymamy jeszcze przed wejściem Castle Siege. Teraz pozostaje nam po prostu czekać. Wspaniały prezent otrzymają gracze z okazji 8 urodzin DC Universe Online. Wystarczy, że zalogujecie się na serwery do końca miesiąca, a otrzymacie darmowy awans do Combat Rating 210, czyli bardzo ważnej rzeczy w DC Universe Online, która określa siłę naszej postaci, ale także decyduje o dostępie do endgame'owych aktywności. Większość późniejszych instancji, alertów czy rajdów wymaga odpowiedniego Combat Rating, dlatego też ważną rolę odgrywają tutaj przedmioty. Jako że DC Universe Online posiada tylko 30 poziomów doświadczenia, to właśnie ta statystyka pewni tutaj rolę dodatkowych poziomów postaci. Im wyższy combat rating, tym lepiej dla nas. To nie wszystko. Do końca stycznia możecie również cieszyć się odblokowanymi epizodami, czyli DLC, w tej produkcji. Wielu z was zakosztuje niedostępnej dla zwykłych użytkowników zawartości, która, nie oszukujmy się, jest naprawdę świetna, więc polecamy zagrać, spróbować i być może zakochać się w tej produkcji o superbohaterach, która naprawdę jest konkretna. To będzie kolejny news o ułomności Fallout 76. Przypadkowe osoby odnalazły w grze pokój deweloperski, czyli specjalny room, gdzie przechowywane są recepty na wszystkie dostępne przedmioty w grze. Pojawiają się tam również takie, które jeszcze nie zostały wdrożone na serwery i chyba nie musimy mówić, co to oznacza. Bethesda zareagowała na ten wyciek nadzwyczaj ostro. Każda osoba, która wejdzie do takiego pokoju, otrzyma natychmiastowego bana. Ukarane osoby mogą jednak odzyskać dostęp do konta, o ile przyznają się Bethesdzie, w jaki sposób weszli do pokoju deweloperskiego. To naprawdę kabaret. W żadnej innej grze online na przestrzeni ostatnich lat nie znaleziono tylu absurdalnych błędów, które w tak inwazyjny sposób wpływałyby na rozgrywkę. Swoją drogą, odnaleziony pokój deweloperski przypomina ten z Fallouta 4. Czyżby to był przypadek? Chyba nie. Mamy nadzieję, że skorzystaliście z ostatniej promocji i kupiliście Monster Hunter World za 68 zł, bo już na początku następnego miesiąca do gry wkroczy najsłynniejszy Polak na świecie. Bardzo głośny crossover, Wiedźmina oraz Monster Hunter World rozpocznie się 8 lutego. Oprócz postaci Geralta otrzymamy również zadania pośrednie lub bezpośrednie związane z grą CD Projekt Red. Szykuje się fajna przygoda, która wniesie ze sobą nieco słowiańskiej duszy do bardzo azjatyckiego produktu. Na początek Geraltem pobawił się już użytkownicy PlayStation 4 oraz Xboxa One. Crossover dla wersji PC-towej zaplanowany jest na późniejszy termin, natomiast bez obaw on również się pojawi. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!